Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Dzisiaj techniczny odcinek będzie o podrywaniu dziewczyny, która ma ze sobą koleżankę. Jak idą we dwie i ty chcesz zagadać i nie wiesz, co masz zrobić, czy powinieneś, czy nie i czym to się różni od zagadywania do pojedynczej dziewczyny. Umieszczę w tym odcinku jakieś podpowiedzi, ale powiem też ci o jeszcze jednej takiej zasadniczej rzeczy, bo ja lubię się trochę tak po tatusiowemu powymądrzać, zanim przejdę do konkretów. Więc to po tatusiowemu to będzie, jak zagadasz, to zobaczysz, że nie jest tak źle i gdybyś kilka razy podszedł, jeśli wcześniej tego nie robiłeś, to sam się przekonasz o tym, że nawet jak nie masz konkretnie, tak bardzo konkretnie wiedzy na temat tego, jak akurat postępować z dwiema, to i tak będzie ci często wychodziło, jeśli często ci wychodzi z pojedynczą. Strach ma wielkie oczy, po prostu zobacz, jak to jest, żebyś miał te doświadczenie własne. I dopiero wtedy mogą zrodzić ci się jakieś pytania. Jak będziesz widział, że ci nie wychodzi, to możemy porozmawiać o rzeczach technicznych. Ale tak z moich doświadczeń na temat podchodzenia do dwóch dziewczyn, no to też nie jest taki krótki temat, bo to zależy, czy to jest na dyskotece, czy na ulicy. Zależy to od stopnia zażyłości tych koleżanek, od takich wielu czynników. Tak naprawdę można by taki mini poradnik zrobić tylko o podchodzeniu do dwóch dziewczyn. Dlatego postaram się bardziej tak ogólnikami dzisiaj. Na pewno nie jest dobrą rzeczą oddawać taką zbytnią, tu zaznaczam to zbytnią, cześć tej koleżance, która z nią jest, żeby tak bardzo, bardzo na siłę pokazywać, że się z nią liczysz, że ona jest tak bardzo ważna w tej interakcji, jakby kierując się takim przeświadczeniem, że jak wkupisz się w łaski tego całego towarzystwa dwuosobowego, to że będzie ci wtedy łatwiej, bo koleżanka nie będzie z tobą walczyła. Jakby poniekąd jest to jakaś tylko racja. To znaczy, że jeżeli będziesz niemiły dla koleżanki, to nawet ta twoja może to zobaczyć, a że z koleżanką ma na przykład dobry układ, dobrą znajomość, to odbije się to na tobie. Nie warto być jakby niemiłym, lekceważącym dla tej koleżanki, ale to też tutaj w zależności, co się wydarzy, jak podejdziesz, to dosłownie każdą sytuację trzeba by było osobno rozpatrzyć. Natomiast złą sytuacją byłoby, gdybyś przekroczył troszeczkę tą granicę bycia miłym dla koleżanki i przeszłoby to w takie chęć szukania aprobaty u koleżanki. Czyli jakbyś podszedł do swojego tego targetu i cały czas byś patrzył, no, 50% na target i 50% na koleżankę i jakby szukając aprobaty cały czas u tej koleżanki, to też nie jest to za dobre, bo ta twoja sobie myśli, no dobrze, a gdybyśmy kiedyś w przyszłości mieli tworzyć rodzinę, to tak bardzo ważne będzie to dla ciebie, że zdanie i pozwolenie u ludzi, którzy są trzeci dla nas. Nie jest to do końca fajne. Jest taki element bohaterstwa wtedy, kiedy nie obchodzi cię nic i idziesz jak po swoje. I ja tak najczęściej robiłem i najlepsze rezultaty chyba wtedy właśnie były. Kiedy po prostu, jak idą dwie, zazwyczaj robiłem to w taki sposób, że tą po zewnętrznej stronie zaczepiałem, nie od środka. No załóżmy, idzie dziewczyna z lewej strony, druga z prawej, to tę dziewczynę z lewej strony ja zachodzę od lewej strony, odwracam ją do siebie i tak naprawdę mówię do niej, patrząc jej w oczy, nie koncentrując się absolutnie na tym, co dzieje się wokół mnie. Nie szukam aprobaty ludzi, nie patrzę, czy ktoś się z tego śmieje, czy ktoś akurat to zauważył, że podszedłem i zrobię do niego taką minę, jakaś fasola, że no, zagadałem. Nie szukam niczyjej aprobaty, a wśród tych wszelkich aprobat, które mógłbym tutaj szukać, jest też ta jej koleżanka, której też aprobaty nie szukam. I teraz w zależności od takich mikro tutaj wydarzeń w tej interakcji mogę pokazać szacunek do jej koleżanki lub pokazać brak tego szacunku, bo jeżeli ta moja tu się odwróci do tej koleżanki po tym zagadaniu i będzie ona oczekiwała jakiejś reakcji od tej koleżanki, uznając w jakiś sposób autorytet tej jej koleżance, to w tym momencie ona mi pokazuje, że ja też mam jej koleżankę wziąć pod uwagę. I w tym momencie rzucając żartem do jej koleżanki, takim, po którym możesz wydać się sympatycznym facetem, zyskasz. Wtedy będzie to znakiem, że jakby ta twoja pokazuje tym spojrzeniem się na tą koleżankę, że kupić będziesz musiał grupę. I w tym momencie możesz sobie z tymi dwiema dziewczynami po prostu chwilę porozmawiać, już mówiąc tak: dziewczyny, a wy to, a wy tamto. Nie jest złym pomysłem przespacerować się z dziewczynami kilka minut, porozmawiać, żeby po prostu być fajnym dodatkiem do ich grupy i wtedy wrócić do swojego zadania
jakim jest wzięcie kontaktu od tej swojej dziewczyny, umówienie się z nią na termin, w którym nie będzie miała ze sobą tej koleżanki. Niejednokrotnie tak było. No załóżmy, jeśli Jezus, byłem w Mielnie i szedłem wieczorem w tym rozkrzyczanym tam towarzystwie na tych uliczkach i idą dwie, pamiętam, takie kiedyś szły mega fajne dziewczyny. No takie, co chwilę ktoś się zaczepiał, szpilki, długie włosy, takie damessy. No to pamiętam, że zrobiłem chyba dwa kółka wokół tego miasteczka, po prostu będąc z nimi, będąc w ich grupie. One się śmiały z moich żartów i początkowo mnie atakowały. To było oczywiste, że tą tarczę będą miały wysoko, więc musiałem aż dwa kółka wokół tego miasteczka zrobić, zanim zaczęły być miłe, fajne i dopytywać się o mnie. Ale tutaj, gdybym tak tylko zaczepił i natychmiast chciał odwrócić tą moją, olać tą drugą i od razu chcieć od niej, nie wiem, kontakt, no jestem prawie pewny, żeby to nie wyszło, ale to ta określona sytuacja miała taki smak akurat, że tam by to nie wyszło. To jest też zależne, trzeba umieć wyczuć, czy dziewczyna jest na przykład taką dającą sobie kierować, bardziej uległą i w tej sytuacji po prostu ona, jak ją odwrócisz, będziesz mówił tylko do niej, będzie skora dać ci kontakt, będzie pod twoim wpływem działała, nie patrząc się na koleżankę i zanim one na siebie spojrzą, to ty już będziesz miał numer, rozumiesz? Inna sytuacja jest też, kiedy dziewczyny są w takim trybie, takiego trochę imprezowego cwaniakowania, gdzieś tam zmierzają po jakichś ulicach przepełnionych klubami nocnymi i faceci je zaczepiają i tutaj no chcąc od razu kontakt, dlatego że jesteś z koleżanką, to nie jest to odpowiedni moment na to, żebyśmy się poznali, ale możemy kiedyś się zobaczyć, daj mi kontakt, nie będę już przeszkadzał, no to wszystko jest fajne, gdzieś tak zaczepić jakieś małolatki na daygame'ie, ale już tak w nocy możesz się odbić, bo potrzeba więcej czasu na to. Więc tam na przykład z jakąś historią wejść do tej grupy i mówiąc dziewczyny, a nie do jednej, a potem wziąć kontakt, możesz mieć lepsze rezultaty. Tak bardzo tu się w całym tym uwodzeniu, w każdym jego etapie liczy ta kalibracja. Dużo rzeczy jest względnych. Możesz się kiedyś do mnie przyczepić i powiedzieć, a mówiłeś tak, a tu jest inaczej. No tak, ta sytuacja jest inna. No. Po prostu nie jest to takie określone. Ale tak, żebyś miał jakieś wytyczne, generalnie najprościej by ci było, gdybym miał ci tylko taki jeden model podać. Podchodzisz od zewnętrznej strony do swojego tego targetu, który wybrałeś, odwracasz ją w swoją stronę i interesują cię tylko jej oczy i mówisz do niej, że załóżmy, zauważyłeś, że przychodziła tu z koleżanką, stwierdziłeś, że jak pójdziesz do domu i nic z tym nie zrobisz, to po prostu gdzieś wieczorem dojdzie to do ciebie, ten wielki smutek. Będziesz sobie ją przypominał, zostanie w twojej głowie. No jednak wywarła na tobie wrażenie i to tak po prostu się odbywa. I zrobiłeś to dla siebie, a masz nadzieję, że i dla niej, że zaryzykowałeś, co się wydarzy, jak podejdziesz i w to wszystko jej powiesz. I że fajnie byłoby się spotkać, pogadać, zaprosić na sok, ale widzę, że jesteś z koleżanką. Nie chciałbym wam przeszkadzać, jesteście pewnie tutaj też po to, żeby sobie porozmawiać. Spotkajmy się innym razem. Może w tygodniu się odezwę, wymień mi się jakimiś kontaktami, jak cię znajdę na Instagramie, na Facebooku i tak dalej. Jeśli będziesz sympatyczny, jakby w ogólnym takim odbiorze, obiektywnym, to w większości sytuacji ci takie coś spokojnie przejdzie. Fajny taki miły chłopak, który nie cwaniakuje, ma postawę otwartą, który rozumie, że ona jest zajęta, dziewczyny też nie lubią. Nie zawsze też, ale tak na ogół nie lubią, jak poszły na przykład, spotkały się, żeby sobie porozmawiać na ploty, gdzieś na ogródki piwne i one są takie, że nie szukają facetów, tylko dyskutują jak te dwie kury, tak tur, 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 tur. I nagle zjawia się wielki playboy, który tam się rozsiada i on teraz tam będzie im śmierdział. No wszystko spoko, nie zawsze jest to mile widziane, więc tutaj takie coś będzie. Takie otwarcie, które powiedziałem z tym, że rozumiem, że ona jest z koleżanką, pewnie też chciałaby spędzić ze sobą czas i tak dalej, będzie pokazywało, że nie jesteś takim społecznym analfabetą, że rozumiesz jakby takie sytuacje towarzyskie i zwiększy to twoją szansę na to, że dostaniesz ten kontakt. Oczywiście są sytuacje, gdzie dziewczyny na plaży będą na przykład sobie na wakacjach w Sopocie leżały i jak podejdzie, że nie chcesz przeszkadzać, no to nie do końca tak będzie, no bo
No bo to jest taka sytuacja, w której na przykład im się nudzi, sobie leżą i to byłoby nawet fajne, gdybyś tam dołączył, no nie? Więc to też musisz umieć zauważyć, czy dziewczyny się rozglądają, czy już mało ze sobą rozmawiają, siedzą w telefonach i szukają towarzystwa, czy na przykład mocno się ze sobą komunikują, czy się śpieszą, czy idą wolno, czy szybko. To wszystko ma znaczenie. No tak, nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał za długo. Najlepiej jest każdą sytuację z osobna sobie omówić. Na przykład idziemy i popatrz, ta i ta sytuacja, w której podszedłeś, charakteryzowała się tym. Zobacz, czy zwróciłeś uwagę na to, nie zwróciłeś. No a to trzeba wziąć pod uwagę. Więc w tej sytuacji mogłeś zrobić tak, a w tej sytuacji mogłeś zrobić inaczej. Tak jak się takie pojedyncze sytuacje omawia, to obraz tego, jak to wszystko się powinno robić, się trochę w tej głowie rozszerza. Ostatnio mieliśmy trudniejszy okres do zaczepiania dziewczyn, bo trzeba było nosić te maseczki i wtedy tak trudniej trochę przekonać dziewczyny do tego, że nas zauroczyły, skoro nawet nie widzimy, czy mają zęby, prawda? Ale teraz jest już spoko, że można nie nosić maseczek, więc myślę, że bardzo dużo osób, które oglądają ten kanał, będzie chciało teraz kogoś poznać. Szkolenia też ruszyły, bo miałem przecież zblokowane kilka miesięcy. Jakbyście chcieli, jest jedno albo dwa wolne miejsca. Musiałbym sprawdzić jeszcze na szkolenie w czerwcu. 26 czerwca to będzie pierwsze szkolenie grupowe po czasie organizowane przeze mnie, więc zapraszam zainteresowanych i sobie poćwiczymy wtedy wszystko w praktyce. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku albo na blogu. Hej, trzymajcie się.